Hej, cześć, Siemaneczko, wszystkim z tej strony Michu, a w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie nowiutkie chłodzenie AIO od firmy OCPC, czyli nowość na rynku, a mianowicie chłodzenie Turbocool BP240. Jest to 240 mm AIO z bardzo tutaj takim fajnym, lustrzanym efektem na pompie. Oczywiście mamy podświetlenie RGB, kompatybilne z większością płyt głównych. Także tak się prezentuje opakowanie. Może zacznę też od ceny. Cena tego chłodzenia na przykład na Xcomie to około 650 zł. Da się je znaleźć za ponad 500 zł również. Natomiast czy jest ono tyle warte, to się przekonamy podczas dzisiejszego testu. Bardzo dziękuję firmie, która udostępniła mi to chłodzenie do testów. Także tak się prezentuje. Jeszcze nie widziałem żadnych opinii ani testów po polsku na YouTubie, więc być może będę nawet pierwszy. Tutaj na boku mamy opisane co nieco o. Naszym chłodzeniu, czyli między innymi, że jest bardzo ciche, dwa wentylatory ARGB, oczywiście pompka również podświetlenia ARGB, bardzo cicha, mniej niż 30 dB. Oczywiście sterowanie PWM wentylatorów oraz pompy, także jest tutaj bardzo ciekawie. Po prawej, po prawej stronie mamy, jak wygląda pompa, po lewej mamy krótką specyfikację, więc sobie rzućmy okiem. Model to dokładnie OC IOBP240, maksymalne obroty pompki 2500 obrotów na minutę, 12 V, 3,6 W, 3-pinowe podłączenie pompy. 30 dB, rozmiary radiatora to 277x120x27 mm, czyli chłodnicy. Chłodnica wykonana z aluminium, dwa wentylatory. Wentylatorów wymiary to 120x120x25, prędkość wentylatorów od 800 do około 1800 obrotów na minutę. 12V zasilanie, 1,5W, e, oczywiście ARGB, przepływ powietrza wentylatorów 44 CFM, no i kompatybilność z praktycznie każdym soketem. Nie widzę tutaj tylko soketu 1700 Intela, nie wiem dlaczego, e, ale AM praktycznie wszystkie, chociaż też nie widzę AM5, co ciekawe. Dobra, rzućmy sobie okiem jeszcze z tej strony. Tutaj mamy pisane High Performance All-In-One CPU Cooler OCPC. Mamy podane wymiary czyli długość chłodnicy 277 mm, y, szerokość 120 mm, y, rozmiary pompki, bloko pompki właściwie 67,5 mm, grubość chłodnicy 27 mm i grubość, wysokość bloku, y, czyli tej y, bloko pompki naszej 55 mm. Tutaj są też dokładne wymiary, także tak to wygląda OCPC Gaming USA, także jest to firma y, z USA, a nie z Chin. Także to też bardzo ciekawa sprawa. Chociaż tutaj mamy drobne made in China, no ale firma jest, yy, się tutaj chwali amerykańska. Dobrze, więc zobaczmy sobie co mamy w środku, żeby już na darmo nie przedłużać. Pierwsze co nam się rzuca w oczy to jest oczywiście instrukcja montażu. Dalej, mamy tutaj takie białe opakowanko. Zobaczymy co jest w środku. A w środku mamy śrubki, no, i generalnie elementy montażowe do soketów. Tutaj jeszcze jest pasta termoprzewodząca, taka szpatułka do rozprowadzania. Całkiem spoko. Idzie, idąc dalej, tutaj mamy nasze y, również kolejne montażowe y, elementy. Tutaj do OS i do soketu LGA17, zobaczcie. Także jest komplet, można do nowych y, sprzętów montować. Wyciągnijmy sobie całe nasze ajo, może zacznę od chłodnicy. Chłodnica już wyjęta, właściwie to całe ajo. Pierwsze, co tutaj nam się rzuca w oczy, to pompka, jest też bardzo ładnie wykonane węże, taki oplot gumowy jakby, wygląda to naprawdę spoko, czuć pod spodem też jakby troszeczkę, nie wiem, takie odruta. Taki oplot fajny. Nie, ja to mi się podoba naprawdę. Jeżeli chodzi o blokową pompkę, to mamy już oczywiście preaplikowaną pastę. Zobaczmy sobie, może na tutaj górę. No to widzimy lustrzane odbicie, jest tutaj jakaś jeszcze folia. No więc tak to wygląda. Wentylatory są już zamontowane. Mamy też komplet przewodów. Bardzo fajnie te wentylatory wyglądają. Powiem Wam, że te obwódki tutaj robią przekozacką robotę. Mega mi to siedzi, szczerze powiedziawszy. No, wygląda to super. Troszeczkę tak jakby diamentowo, ekskluzywnie bym to nazwał. Marian. To jest jakby luksusowo. Zobaczcie, można nawet wymienić płyn w tej chłodnicy. Tutaj jest napisane oczywiście, że jeżeli to zerwiemy, no to gwarancja jest nieuznana, ale no jest możliwość wymiany płynu tędy. Także to też bardzo fajna opcja, bo w moim cooler Masterze tego nie ma. W wielu przypadkach nie da się tego zrobić. Tutaj się da. Oczywiście wiadomo, że no, gwarancji nie będziecie mieli, ale się da. Tak się prezentuje chłodnica, niby 21 mm, aczkolwiek wydaje mi się, że jest troszeczkę grubsza niż mój cooler master. No jak wszystko, nowiutkie, to wygląda super. Także tak się to prezentuje. Komplet tutaj montażowych rzeczy mamy, więc cóż, nie pozostało nic innego jak brać się za montaż. Właśnie się zastanawiam, czy zamontować to do swojego komputera, czy zamontować to do mojej platformy testowej. Także. Jak już się zastanowię, to zobaczycie. Teoretycznie zamontowałbym to do swojego komputera, dlatego że mają te fajne efekty ARGB i bym sobie to potestował. Chociaż z drugiej strony no platforma testowa jednak też od czegoś jest, także no muszę się tutaj namyśleć. Dobra. Także widzimy się jak już wszystko złożę. Moje wnioski po zamontowaniu tego chłodzenia są takie, że musimy dać pierwszego minusa dla OCPC, dlatego że e, niestety, ale montaż jest mega utrudniony. E, trzeba zamontować backplate, który jest przygotowany przez producenta, żeby to zrobić, no to niestety trzeba wyjąć płytę główną w przypadku mojej obudowy, czyli SPC Regnum RG4T. Pewnie tam, gdzie obudowy mają większe okno serwisowe, jest to e, do zrobienia bez wyjmowania płyty. Ja niestety musiałem wyjąć płytę. Ja także troszeczkę się z tym namęczyłem, że zeszło się z godzinę. Ale efekt jest naprawdę super, jeżeli chodzi o to podświetlenie. Na sam początek omówmy sobie platformę testową oraz metodykę. Jeżeli chodzi o platformę testową, to wyświetli wam się zaraz na ekranie. Natomiast jeżeli chodzi o metodykę, to tutaj w obu przypadkach była taka sama. Czyli porównując chłodzenie Cooler Master ML240L RGB w tej wersji pierwszej, czyli to moje pierwotne chłodzenie z tym nowym chłodzeniem OCPC, wykorzystywałem tą samą pastę termoprzewodzącą, Thermal Grizzly Cryonaut. Była ona wygrzewana w przypadku OCPC przez 40. 25 minut programem OCCT w teście Linpack. Natomiast jeżeli chodzi o cooler mastera to pasta już była wygrzana, ponieważ była przez około 3 miesiące już pod tym chłodzeniem, także na pewno została wygrzana. No i będziemy sobie porównywać w czterech scenariuszach tą e te chłodzenia. Pierwsza to będzie idl, to Wam pewnie powie najmniej, czyli jakie są temperatury w IDL jakie temperatury utrzymuje dane chłodzenie podczas przeglądania internetu z puszczoną muzyką w tle. Drugi test to będzie oczywiście pod obciążeniem, czyli program Signbench R20. Wybrałem R20, ponieważ R23 trwa bardzo długo testowanie tym programem i po prostu nie chciało mi się tyle czekać, więc wybraliśmy R20, który trwa około 5 minut przy 100% obciążeniu procesora. Kolejna rzecz to jest scenariusz w grach. Tutaj jako grę wybrałem CSGO, ponieważ bardzo dobrze obciąża procesor. Mamy tutaj też dwa scenariusze porównane. I ostatni test obejmował rendering filmów 1080p 60 klatek na sekundę. Jest to ten sam film w obu przypadkach, czyli dany jakiś tam zestaw komputerowy, który niedawno Wam wrzucałem i też sobie zobaczycie temperaturę podczas około 10 minut renderingu tego materiału w najwyższej możliwym bitrate'cie, najwyższej jakości, czyli 1080p 60 fps. Także nie przedłużając, zapraszam Was wszystkich do testów. Na wstęp jeszcze powiem, że nie mierzyłem poziomu głośności tych chłodzeń, bo nie mam odpowiedniego urządzenia, a pomiar telefonem raczej mija się z celem, ale powiem wam na końcu moje doznania słuchowe, jaka jest różnica między tymi chłodzeniami. Przyszedł czas na przedstawienie i omówienie wyników, więc zaczniemy sobie od pierwszego scenariusza, czyli był to scenariusz w idlu. Uruchomiona przeglądarka, około 5-8 kart, w tym muzyka na YouTubie w tle i wyniki prezentują się następująco. Chłodzenie OCPC osiągnęło tutaj 33 stopnie na Ryzenie, oczywiście niepodkręconym, natomiast jeżeli chodzi o kulę remastera było to około 38 stopni średnio. Dodam tylko, że czego wcześniej nie dodałem: że cooler master to chłodzenie było czyszczone 3 miesiące temu, więc kurz był wydmuchany. Raczej go tam za dużo nie było, jako że rzad, dosyć rzadko tego komputera używam raczej nie na co dzień więc e, po prostu był on w miarę czysty. Także myślę, że tutaj zakurzenie nie miałoby żadnego wpływu na wyniki w tym przypadku. E, następny scenariusz jest to temperatura w stresie podczas testu sign R20. E, OCPC osiągnęło 59 stopni, natomiast cooler master 61 stopni. Różnica 2 stopni na korzyść OCPC. Myślę, że gdyby pastę termoprzewodnącą wygrzewać jeszcze dłużej, bo teoretycznie powinno się wygrzewać 24 godziny, wtedy daje najlepsze efekty, to ta temperatura jeszcze by spadła. Natomiast tylko, że to są chłodzenia o bardzo podobnych parametrach, jeżeli chodzi o grubość chłodnic, o przepływ wentylatorów i tego typu rzeczy, no to też nie ma co oczekiwać, że te chłodzenia będą się różnić o 15-20 stopni. Niestety rozmiary są bardzo, ale to bardzo zbliżone, niemal identyczne, więc no też nie ma się co tutaj oczekiwać specjalnych efektów. Jedynie co tutaj nam mówi o tym, że OCPC będzie wydajniejszy to na pewno jest to, że pompka, która jest zamontowana w, blo w ogóle blokopompka, tak, która jest w tym chłodzeniu, jest na pewno nowszej generacji, także ten przepływ jest większy. Następny test to temperatura podczas grania w C. Go, był to dead match na pełnej mapie, w obu przypadkach na tej samej, na Dedaście 2. Wybrałem deathmatch tylko dlatego, że najłatwiej jest tam odwzorować podobne warunki. W przypadku jakichś tam matchmakingów i tak dalej jest to trudniejsze, ponieważ jak wiecie lub nie, ci co grają w CSGO to wiedzą, w różnych momentach wpadają różne granaty, smoki i tak dalej. To wszystko zaburza jakby perspektywę wyniku. Więc to jest najbardziej zbliżone i jeżeli chodzi o OCPC to mamy to około 48 stopni w porywach do 48,5 jeżeli chodzi o średnie wyniki. Natomiast na Cooler Masterze oscylowało to w granicach 50-51 stopni Celsjusza. Także wyniki jak najbardziej zadowalające. Jak wiecie Ryzen 5 5600 to też nie jest jakiś procesor, który się bardzo grzeje. Wręcz on ma świetną kulturę pracy. Także wyniki są zadowalające w obu przypadkach. No i ostatni test to była temperatura podczas renderingu filmu 1080p 60 klatek w oczywiście maksymalnym bitratecie, tak jak na początku wspominałem. I tutaj oba chłodzenia otrzymują identyczny wynik. Na obu chłodzeniach było to 61 stopni Celsjusza. Żadne z chłodzeń się nie wybijało nawet o pół stopnia względem siebie. Także tutaj w tej kategorii medal dostają oba chłodzenia za pierwsze miejsce Exegg, natomiast trzy pozostałe testy wskazały na faworyta, czyli OCPC tutaj jest lepszym chłodzeniem od Cooler Mastera ML240 LRGB. Oczywiście mówię o wersji V1, bo taką też posiadam. Generalnie, co mogę powiedzieć na temat chłodzenia OCPC? Sprawuje się bardzo dobrze, sprawuje się zgodnie z oczekiwaniami, bo tego można oczekiwać po 240 mm chłodnicy o takiej grubości. Oczywiście wyniki można poprawić. W jaki sposób już Wam mówię? Przede wszystkim przewiewna obudowa, jak najbardziej przewiewna Duża liczba wentylatorów z dużą przepływnością. I kolejna sprawa to wymiana wentylatorów na chłodnicy, co zadziała w przypadku praktycznie każdego chłodzenia o takie z wysoką przepływnością. I to wiele zmienia w wielu chłodzeniach, także często nie musicie wymienić swojego chłodzenia IO na przykład. Wystarczy, że wymienicie wentylatory i to naprawdę potrafi bardzo wiele zmienić. Jeżeli chodzi o głośność, bo tutaj testu nie robiłem, bo jak wiecie, nie mam odpowiedniego sprzętu. To jeżeli chodzi o głośność, to OCPC jest naprawdę mega, ale to mega cichym chłodzeniem. Wydawało mi się, że Cooler Master jest mega cichy, ale OCPC to już przebija wszystko. Nawet na maksymalnych obrotach pompy było to chłodzenie ledwo słyszalne, także naprawdę super. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o ciszę, to jest to na poziomie idealnym. Ok, więc to na tyle z kolejnych, a jeszcze może jedną rzeczą którą tutaj dodam to to, że w tym chłodzeniu OCPC można wymienić płyn w układzie, czego nie można zrobić w Cooler Masterze bez rozwalania tej chłodnicy. Także to też jest spoko, oczywiście tracicie wtedy gwarancję, ale opcja istnieje, także to chłodzenie myślę, że jeżeli kupicie raz, to na pewno będziecie mieli je kilka lat, bo można wymienić wentylatory, można wymienić e, ten płyn, więc tą swoją świeżość ona zachowa na długo, o ile nie padnie oczywiście blokopompka, tam po paru latach, tak, bo wszystko ma swoją określoną żywotność. Także zaraz się widzimy w podsumowaniu. Jeszcze powiem słowo o efektach świetlnych w tym chłodzeniu, które są naprawdę super, bardzo mi się podobają. Ta lustrzana, jakby blokopompka, wygląda super, robi to mega efekt. Jest to znana z droższych chłodzeń lub bardziej prestiżowych marek, nazwijmy to, opcja, z tym na przykład z NZXT. I naprawdę daje to fajny, fajny efekt. Wentylatorzy również są super podświetlane. Ta obwódka, taka aladiamentowa, nazwijmy to, wygląda fenomenalnie. Bardzo, bardzo ładnie to i mocno świeci, także rozświetla całą budowę. Nie musicie mieć dodatkowych LEDów, a wygląda to naprawdę dobrze. Oczywiście LEDami da się sterować z oprogramowania płyty głównej, w moim przypadku z Gigabyte RGB Fusion. Bez problemu wszystko można zsynchronizować z płytą główną, z kartą graficzną, o ile ona też obsługuje sterowanie podświetleniem i wygląda to znakomicie. Także nie ma problemu. Oczywiście współpracuje to również z innymi płytami głównymi: MSI, Asus, ASRock i tak dalej, więc ze wszystkich tych. Software'u będziecie mogli sterować podświetleniem płyty. Więc podsumowując, z plusów na pewno bardzo, ale to bardzo ciche chłodzenie, po drugie fenomenalne efekty świetlne, po trzecie całkiem niezła kultura pracy, biorąc pod uwagę temperatury, bo to jest coś, czego można oczekiwać od chłodzeń z takimi wymiarami. Ja jestem bardzo zadowolony. Dodam jeszcze tylko na koniec, że e, oczywiście testy były przeprowadzone w tej samej obudowie, przy zamkniętej obudowie. W obu przypadkach przepływ powietrza był regulowany przez trzy wentylatory, które chodziły w obu przypadkach na pełnych obrotach. E, trzy wentylatory, które oczywiście były w obudowie Silentium PC Regnum RG4T. To było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście, dajcie łapeczkę w górę, kliknijcie subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału oraz nie zapomnij o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Eee, wbijaj na grupkę na Facebooku Mordeczki Micha oraz na mojego Instagrama Michu.tv oraz na e, Facebookowy profil michu IT. Wszystkie linki w opisie. Oczywiście, link do zakupu tego chłodzenia również znajdziecie w opisie. Dzięki za oglądanie. Raz jeszcze, trzymajcie się i udanego weekendu. Hej.